Dziękuję. Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, dwie kwestie. Zawsze potrzeby w zakresie budowy dróg były w Polsce olbrzymie. Przez długie lata brakowało odpowiedniego oprzyrządowania prawnego, no i środków finansowych. To oprzyrządowanie prawne pojawiło się w stosownym momencie. Pojawiły się także środki finansowe w dużym wymiarze, w tym także środki europejskie, a w dalszym ciągu z tym budowaniem nie jest najlepiej. No dość powiedzieć, że mimo tego wielkiego zaangażowania finansowego w dalszym ciągu nie ma połączenia szybkimi drogami zachodniej naszej granicy z wschodnią i północy z południem. Co jest zdaniem pana ministra problemem, skoro mamy i oprzyrządowanie prawne, i środki finansowe w budowaniu dróg? I wreszcie, panie ministrze, druga kwestia. Dlaczego mimo używania ustawy o zamówieniach publicznych budujemy bardzo drogo? Jest taka, czy zrealizowana została taka inwestycja drogi w Warszawie, 10 kilometrów, 2 miliardy 200 milionów złotych, czyli kilometr kosztował 220 milionów złotych, ponad 50 milionów euro. To jest oczywiście skrajny przykład, ale to pokazuje, że wydajemy publiczne pieniądze, chyba nie zawsze racjonalne. Dziękuję bardzo.